za chwilkę będziemy w Chorwacji, proszę Państwa. Jedziemy dosyć szybko, przebiega kontrola. W przeciwną stronę widać więcej, a przed nami stali Państwo na krakowskich numerach, których pozdrawiamy serdecznie. Byli busem i kazali im zjechać. Widzieliśmy, że otwierali tam z tyłu pakę, widocznie no, coś kontrolowali. Nie wiem, ale widać, że spali chyba w tym busie, bo materace było widać, więc no, chcieli spać, popatrzeć pewnie, czy kogoś nie przemycają. Także jeżeli nas oglądacie, to pozdrawiamy i napiszcie komentarz. Jeszcze chciałem tylko dodać, że pan celnik chorwacki nas rozpoznał, że my nagrywamy w chyba Chorwacji, tak, bo się uśmiechał, powiedział chwala i jeszcze powiedział po polsku do nas do widzenia. Tak, tak samo pomyślałem, że on tak dziwnie zareagował, nie? Na pewno nas poznał. Tak, na pewno. Nas. To było dobre. Ale myślałam, że ten węgierski policjant, bo to policjant jakiś tam, no, tak. Bo policja pisał, to że nie puści nas tak łatwo. Wiedziałem, że zaglądał do tyłu, sprawdzał nas, myślał, że teraz przewożą tych Ukraińców, nie wiadomo, kombinują i zaglądał, czy mamy pusto z tyłu, a my mamy z tyłu te siatki ciemne, także też będzie ciekawe, ale zajrzał i oddał, także spokój. No ciekawe, co z tymi Polakami, jak sprawa się tam rozwiązała, pewnie wszystko w porządku. No, się wszystko w porządku, no. Na bramkach pobieramy bilecik, nie ma kolejki, także super, przejeżdżamy swobodnie, chwala. Przeżyliśmy chwilę grozy. Jeszcze ślad jest. Uderzył w nas potężny ptak. Nie wiem, co to było. Ale przywalił. O. Czy kaczka, czy co to, to duże jakieś było, albo gołąb. Ale nie dało się wyhamować. Nie, to były ułamki sekundy. Ale huk był. Ja nie wiedziałam kompletnie co, bo Piotrek tak... Ja patrzyłam w telefon i zaczęło hamować raptem. I tylko widziałam, jak się to odbija, takie duże. Huk potężny był. Nie pękło, nie? Nie. Cało, ale fuks. No, jakby tam pękła nam, to do środka by jeszcze wleciało. O kurczę, ale nieszczęście byśmy na drodze. Nie, czy my nie możemy normalnie jechać? Zjeżdżamy zatankować. Tak się prezentują ceny. W Chorwacji oczywiście. Na stacji inna. Euro. 5,80 dokładnie. Kolejny bilecik. Ruch się wzmożył. Widać, że jadą na wakacje. Aha. Po sezonie. Pojechał właśnie kamper z Polski na wakacje. Chciałam Wam pokazać, że idziemy wzdłuż morza. Właściwie to jest zatoka Morza Adriatyckiego. O, jest. Ale znika, pojawia się i znika. Sorry za ciankanie. Jemy naleśniki. Dobre. Z Biedronki. Pięknie. Już się powoli ściemnia. Jedziemy w miejsce, które kosztuje. Uwaga, uwaga. Będzie szok. 5 euro za noc. Także sami jesteśmy ciekawi, co nas czeka. Oglądajcie kolejny odcinek, bo będzie na pewno mega. No chyba, że faktycznie będzie tak beznadziejnie, że podziękujemy. Żeby się uciekać. Tak, także będzie ciekawie, będzie się działo.